słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego. Kolejny krąg biblijny, witam się z Państwem. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, powoli dochodzimy do końca Księgi Rodzaju. Ona już się kończy i tak naprawdę zapowie wydarzenia, które będą w kolejnej księdze, czyli w Księdze Wyjścia, kontynuowane. Można powiedzieć, że to takie dwie księgi, które w jakiś sposób kontynuują się i są jakby dalszym ciągiem. Połączone są historią Józefa, tak, ewidentnie. Ta historia Józefa stanowi doskonały wstęp właśnie do tego, co się potem zacznie dziać, ale kiedy nastąpi ewidentna zmiana panowania na tronie Faraona, to będzie taki duży przeskok. Tymczasem jesteśmy jeszcze w tej epoce, jeszcze za czasów dobrego Faraona, dokładnie. Tak. Dobry Faraon, który tutaj sprzyja Józefowi, sprzyja też całemu Izraelowi. No właśnie, 46 rozdział to jest ten rozdział, od którego dzisiaj powinniśmy wyjść. Mhm. Mamy nadzieję, że uda zrobić się 3 rozdziały do 48. Nie mieliśmy dzisiaj czytać 49. On jest tak, to będziemy, o tym będziemy mówili dalej. No ale właśnie, Józef i bracia już, że tak powiem, są rozpoznani, już wiedzą obie strony, jaka jest prawda. Radosne, pamiętamy, radosne rozpoznanie. Tak, nie mieli już mieć więcej strachu. Te próby, którym poddał ich Józef, zakończyły się pomyślnie. Mówię głównie dlatego, że chociaż oni nie byli tego świadomi, ale Państwo pamiętacie, że zdali je dosłownie na piątkę, dlatego że byli uczciwi wobec niego. Przypomnieli sobie to wszystko, co uczynili, nie ukrywali tego, a po drugie, no, przychodzili naprawdę ze szczerymi intencjami i dzielili się z nim problemami swojej rodziny, prawda? A to zawsze wzbudza pewną nić takiej, no, nie wiem, czy sympatii od razu, ale taką pewną nić porozumienia, która pomiędzy dwoma różnymi stronami się mimo wszystko nawiązuje. Jeżeli ktoś komuś zaczyna się zwierzać, to znaczy, że już czuje do niego zaufanie. Oni przecież nie znając Józefa, traktując go jak obcego, mimo wszystko to zaufanie jakoś mieli. Nie? Chociaż strachu się nie pozbyli. Nie. I teraz, proszę Państwa, na arenę znowu wkracza Bóg w tym 46 rozdziale, bo oto Bóg mówi do Jakuba. Myślę, że może przeczytam tak, ten fragment, może, tak, to co tak. Bóg mówi, gdy ukazuje się w widzeniu Jakubowi nocnym, w widzeniu nocnym. Jakubie, Jakubie, a gdy on odpowiedział, oto jestem, rzekł do niego, jam jest Bóg, Bóg ojca twego, idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem, ja pójdę tam z tobą i ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy. No właśnie, to jest znowu zapowiedź tych przyszłych wydarzeń, jednocześnie też tego, że tak mi się wydaje, że z tego tekstu wynika wprost, że lud Jakuba wróci do tej ziemi, ale Jakub będzie miał zamknięte oczy, czyli Jakub tak, umrze w Egipcie. Mówi pan o samej treści, natomiast ja jeszcze tutaj zwrócę uwagę na to, co poprzedza. Proszę zauważyć fakt. O ile ja dobrze pamiętam tekst, który rozważamy sobie już od paru dobrych tygodni, to jest pierwsze odezwanie się Boga w ogóle w całej sekwencji Józefowej. Ten Bóg milczał do tej pory. A więc teraz ten Bóg... Zresztą znowu nie ukazuje się też Józefowi, tylko Jakubowi. Jakubowi, tak, tak. Czyli mamy pewien powrót do takiego, bym powiedział, typu materiału poprzedniego, przed historią Józefa. Tym niemniej on ewidentnie należy do historii Józefowej. Autor więc biblijny chce wyraźnie nam powiedzieć właściwie dwie sprawy. Po pierwsze, mimo swojej różnicy, ten materiał, czyli tę historię Józefa, należy na pewno łączyć z całością historii patriarchów. To nie jest materiał osobny. Bóg jest łącznikiem pomiędzy tym, co się działo od Abrahama do Jakuba oraz Józefa, bo teraz powrotem wraca do Jakuba, który jest taką klamrą spinającą całość tej historii, czy łączącą historię Józefa z historią patriarchów. Ale po drugie, co jest chyba o wiele ważniejsze, ten Bóg, proszę zauważyć, czuwa nad wszystkim. Bo jeżeli teraz ten Bóg mówi idź do niego, no to każdy czytelnik będzie miał od razu tę cudowną świadomość, że ten Bóg gdzieś tam za kotarą był cały czas. Mimo że autor od 30, jak pamiętamy, 7 rozdziału opowiada tak de facto wyłącznie historię ludzi.
To jednak gdzieś tam ten Bóg się za tym kryje. To On tymi losami kieruje, On ich prowadzi i różne wydarzenia, które dzieją się z głównymi bohaterami, czy pozytywne, czy negatywne, bo widzieliśmy, były tam różne, to mamy jednak tę głęboką świadomość, że to nie jest przypadek. To jest wszystko niejako tak planowane przez Pana Boga, który tymi wydarzeniami kierując doprowadza do tego, czego pragnie. To znaczy do realizacji, tak de facto tu Państwu przypomnę. Obietnicy danej Abrahamowi de facto. Abrahamowi jeszcze, tak. Ale obietnicy której? Obietnicy z rozdziału 15 tym razem. Jeżeli Państwo sobie na sekundę otworzycie ten tekst w rozdziale 15, tak króciuteńko, to będziemy mieli stwierdzenie mowy Abrahama przy zawarciu przymierza z Abrahamem i proszę zobaczyć od versetu 13 do versetu 16. Tam mamy tę podstawę. To ja może przeczytam, przypomnę. Tak. I wtedy to Pan rzekł do Abrama: wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem i przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy, aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem, ale ty odejdziesz do tych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdyż już dopełni się miara niegodziwości Amorytów. Amorytów, właśnie. To jest ta zapowiedź, którą Bóg dał Abrahamowi na przyszłość jego potomstwa. I proszę teraz zauważyć, że kiedy jesteśmy w rozdziale 46, mamy kontynuację, nawet nie tyle kontynuację, mamy powielenie tego. A więc autor biblijny ma permanentną świadomość, że Bóg jest stały w swoich zamiarach. I teraz Bóg realizując, sprowadzając Jakuba do Egiptu, nie tylko realizuje, powiemy nawet nie tyle, realizuje wolę Józefa, który chciał zobaczyć ojca. Tylko wolę Boga, właśnie wyrażoną tak wcześniej. Tak, de facto wolę Boga. I tu proszę zobaczyć, jakie tu mamy śliczne nałożenie na siebie dwóch płaszczyzn. Płaszczyzny ludzkiej, płaszczyzny boskiej. One są bardzo zgodne ze sobą. Będzie cudowna radość, na tym poziomie ludzkim, cudowna radość spotkania ojca z synem, którego już wiele lat nie widział. I to jest przyczynek, dla którego Jakub idzie, ale od tego momentu, który Pan teraz odczytał w 46 rozdziale, Jakub już wie, że idzie tam nie tylko dla Józefa. To jest również realizacja pewnego planu Bożego, o którym on jeszcze nie wie. My nie mamy pojęcia, czy Jakub był świadom tego proroctwa, którego Bóg udzielił Abrahamowi, jego dziadkowi. Nic nie wskazuje na to. Autor nie łączy Jakuba z przyszłością, czy końcówki życia Jakuba z przyszłością w Egipcie. Dlatego też to, co jest dane Abrahamowi, zostaje tylko na poziomie boskim. Jakub prawdopodobnie nie wie o tym, że realizuje tę zapowiedź daną Abrahamowi z 15 rozdziału, o czym przed chwilą przeczytaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że też nie ma jednego ważnego elementu, proszę zauważyć. Mamy jeden element wspólny, to znaczy wejście ich do Egiptu, ale brakuje drugiego. Pierwszy, znaczy ten drugi element był w pierwszym, był obecny w pierwszym. No Jakub nie dowiaduje się o tym, że tam będzie, będą, że w tym Egipcie niekoniecznie będzie tak, łatwo się tak, żyło. Tak, właśnie, że będą się mierzeni, że będą, tak, będą opresjonowani, aż wreszcie stamtąd Bóg ich wyprowadzi właśnie w glorii i chwale. Tu jest tylko ukazany ten tylko element. Tylko to, że będą wielkim narodem zajdziesz, i będą wyprowadzeni. Tak, i będą, i wyjdzie nie ma stamtąd. Tego tak, tak. Istotnego skoro tego nie ma, elementu. Właśnie. Prawdopodobnie Jakub nie miał się tego dowiedzieć, ponieważ Jakub ma żyć tylko na tym poziomie szczęśliwości. Bo ten pierwszy poziom, my tak historycznie, proszę Państwa, powiemy niemal 400 lat, czy nawet ponad 400 lat, to będzie poziom szczęśliwego życia Izraelitów w Egipcie. Powiemy sobie o tym jeszcze, kiedy już wejdziemy do samej księgi wyjścia. Natomiast mamy stwierdzenie tutaj, to jest ważne, proszę Państwa, byście też gdzieś tam w swoim życiu również to odczytywali. Taki może mały element parenetyczny, czyli taki pouczający, dydaktyczny, że oto to, co się z nami dzieje na co dzień, zawsze jest w planach Bożych. I czasami może się zdarzyć, że przez jedno niewielkie wydarzenie, albo czasami wielkie wydarzenie, które dzieje się u nas na poziomie ludzkim, Bóg czyni coś, co jest właściwie, co się projektuje na całość niemal ludzkiego życia.
Nie wiem, czy Państwo byście chcieli gdzieś tam poryć troszkę w swojej głowie, poszukać w swojej pamięci jakieś wydarzenia, które gdzieś tam kiedyś zdarzyły się w przeszłości i teraz po latach zauważacie Państwo, że takie wydarzenie było jakimś wydarzeniem opatrznościowym, że ono nakierowało Wasze życie na te, a nie na inne tory, że oto to, co teraz macie, co teraz przeżywacie, jest skutkiem, czy może być skutkiem jakiegoś wydarzenia, jakie w Waszym życiu miało miejsce i które tak wpłynęło na jego bieg, na jego kierunek, że w tej chwili Wy jesteście beneficjentami, daj Boże, pozytywnymi beneficjentami tegoż wydarzenia, które mogło być. Ja nie twierdzę, że ono może być u każdego, ale no ja na przykład miałem takie akurat jedno małe wydarzenie ze sceny mojego powołania w zakrystii w naszym kościele parafialnym w Międzychodzie, kiedy to było malutkie wydarzenie, w sumie rozmowa z moją koleżanką, taką właśnie, kiedy zapytała mnie, co będę chciał robić i tak powiemy, dzisiaj tak powiem z głupia frant, powiedziałem, a wiesz co, będę księdzem chyba, to wtedy to brałem zupełnie za żart. Zupełnie za żart. Rozumiem, że to były czasy jeszcze tutaj kartografii, tak? To były moje, tak, tak. Oto zdecydowanie byłem wtedy zupełnie zdecydowany iść właśnie tutaj na nasz Uniwersytet Adama Mickiewicza, żeby tutaj postudować moją ulubioną geografię, a potem ewentualnie przenieść się do Wrocławia ściśle na kartografię. To do tej pory pamiętam, bo jakoś tak nie wyrzekłem się miłości do map. Wszystko od tego jednego wieczoru, bo to była, pamiętam, jak dziś wieczorna msza, mimo że to już minęło chyba 30, prawie 7 lat, chyba tak, 37 lat, to od tego jednego wieczoru ja coś czułem, że chyba coś pękło, po prostu coś pękło. I na tym poziomie ludzkim było to malutkie jej pytanie, moja odpowiedź, której kompletnie nie przeżywałem i w tym momencie dzisiaj widzę, że jestem beneficjentem tego jednego wieczoru, który się zdarzył właśnie w kościele parafialnym. Myślę, że gdybyście tak Państwo trochę poszukali takich wydarzeń, sądzę, że też byście je znaleźli. Daj Boże, żeby to były naprawdę... Podejrzewam dokładnie. Tak, tak, byłyby one pozytywne. W każdym razie tutaj to mamy. Tu jest pokazane właśnie to. Bóg, który zawsze pozostaje wierny raz powziętemu zamysłowi, realizuje go poprzez kolejne postacie, a więc wciela go w kolejne etapy, chociaż od razu powiemy, nie wszyscy wszystko muszą od razu wiedzieć. Zresztą proszę zobaczyć, proszę Państwa, też, jeżeli wspomnicie sobie to wydarzenie, w życiu nie spodziewalibyście się skutków, które teraz macie. Nie tych, daj Boże, mówię, skutków pozytywnych, nie? O negatywnych może nie wspomnę, bo akurat tutaj Biblia mówi o tym, co ma być przynajmniej na razie pozytywne, nie? Ja tak jeszcze myśląc tutaj o Jakubie, że ta niewiedza była też trochę błogosławiona, bo podejrzewam, że gdyby Jakub znał całą prawdę, wiedział, że z jednej strony ten wyjazd, ta emigracja będzie miała pozytywne skutki, ale z drugiej strony będzie też jakiś negatywny element, to ja nie wiem, czemu tak łatwo było podjąć tę decyzję, bo... A czy łatwo? Powiem tak, że z jednej strony byłby zmuszony, w Kanaanie był jednak głód. W Egipcie było jedzenie, a więc jeżeli chcieli, to jest pierwsze, drugie, bardzo mocne parcie do zobaczenia syna swojej umiłowanej żony, prawda, Józefa. No i po trzecie mamy to, ten śliczny, krótki, bardzo ważny wstępik do wersetu 4. Proszę zobaczyć, ja będę tam z tobą, nie? To jest to ostatnie, czyli Bóg go nie opuści. A więc on może być pewny, że Bóg, który udzielił błogosławieństwa wpierw jego dziadkowi, czyli Abrahamowi, potem ojcu Izaakowi, teraz mamy Jakubowi, ten Bóg go na pewno samego nie zostawi, nie? Poza tym czwarty element, bym tak powiedział, już był stary. On już wiedział, że długo nie pociągnie. I zbliżał się do końca swojego życia. Więc nawet gdyby coś miało być, no to w tym raczej momencie... raczej by już go nie dotknęło. Tak, ale to wtedy byśmy go tak może nieco oskarżyli o taki mały egoizm, w sensie taki egocentryzm. Byle mi było dobrze, a już co będzie na potem, to nie. Nie, nie, ja sądzę, że on bardziej... Zakładamy, że raczej nie było takiej motywacji. Nie, nie, tutaj raczej... Nie, nie, bo to sądzę, że bardziej tutaj ufał temu Słowu Bożemu. Ja będę z tobą. Zresztą, proszę Państwa, to słowo, to sformułowanie Boga, ja będę z tobą, nie odnosi się z pewnością tylko do samego Jakuba. Ja będę z tobą i twoim rodem, bo to są ci, którzy pochodzą od ciebie. To już o tym Państwu mówiliśmy i macie chyba dużą świadomość, że żadne z proroctw udzielonych zarówno Abrahamowi i Izaakowi nie kończyło się wraz z ich śmiercią. To jest błogosławieństwo przechodnie. Przecież Jakub podejmuje błogosławieństwo Abrahama przecież. Tak
samo wcześniej zrobił Izaak, a więc oni mieli świadomość, że błogosławieństwo dane ojcu niejako automatycznie przechodzi. Państwo też pamiętacie, kiedy urodził się Jakub i Ezaw, to przecież Jakub wyłudził wręcz to błogosławieństwo od Izaaka, a było to błogosławieństwo abrahamowe. Tam stwierdziliśmy, że były to te same elementy, które Bóg zamieścił w błogosławieństwie danym Abrahamowi w rozdziale 12, potem w rozdziale 15. To błogosławieństwo mamy uczynione także tutaj, nie? Gdzie Bóg jawi się jako gwarant jedności losu ludzkiego, jedności w sensie takiej kompletności, gdzie całość życia ludzkiego układa się pod kątem tego błogosławieństwa. Tak może się rozgadujemy troszkę na temat tej teologii, ale proszę Państwa, to jest Biblia, to nie jest Harry Potter, to nie jest książka, gdzie fakty się szybko zmieniają i jedno z drugim zaczynają. Nie, tutaj cały czas wracamy do tych samych faktów, do tych samych wątków, do tych rozszerzamy je w jakiś sposób, interpretujemy, ale to cały czas są jakby te same motywy. Chwila nam jeszcze została do przerwy, ja tylko chciałbym się na chwilę zatrzymać nad końcem tego rozdziału, bo tutaj dochodzi wreszcie do tego ważnego momentu, na który czekaliśmy od wielu, wielu rozdziałów, do spotkania ojca i syna. Tak, to jest, ja może jeszcze powiem, bo tak widzę, że dzisiaj pan ma ochotę na skoki długodystansowca. Nie, po prostu wręcz zobaczyłem, że wcześniej jest dużo imion, więc imion, mówię, pewnie przeskoczymy ten fragment z imionami. Dlaczego? Ja bym powiedział, możemy je przeskoczyć pod warunkiem, że przeczyta pan bardzo ważny werset 27, bo to dla niego, właśnie dla tego wersetu podane zostały wszystkie imiona. Synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było 70. No właśnie, nie tylko to. Jakub, czyli Izrael, ale cały Izrael jako właściwie naród, jako lud Jakuba trafia do Egiptu. Tak, to jest istotne. To jest prawda. Mamy historyczne stwierdzenie, natomiast co jest też bardzo ważne, że mamy to tutaj w tym małym werseciku o tych 70 osobach najważniejszy pomost historyczny do Księgi Wyjścia. Bo proszę zobaczyć, jeżeli na sekundę Państwo wejrzycie w Księgę Wyjścia, to będziecie mieli w rozdziale pierwszym werset 5, który stanowi niemal dokładne powtórzenie. Rozdział pierwszy, werset 5, który mówi co? Mówi, co następuje. Było zaś wszystkich potomków Jakuba 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. O właśnie, to jest to. 70 osób. Właśnie na tym zdaniu, znaczy te dwa zdania stanowią pewne, tak bym to powiedział, przęsła mostu pomiędzy jedną a drugą księgą. Księga Rodzaju zakończy się na zejściu tych 70 osób, a Księga Wyjścia rozpocznie się od tego momentu. Właśnie dlatego autorzy biblijni tak kapitalnie zadbali o to, żeby ten przeskok pomiędzy epokami, my jeszcze sądzę o tym powiemy za jakiś maleńki czas, kiedy już będziemy w księdze Wyjścia, przypomnimy to, że to jest bardzo ważny taki łącznik historyczny pomiędzy dwoma epokami, bo jednak Księga Wyjścia, proszę zauważyć, rozpocznie się dokładnie ponad 400 lat później już, nie? I coś trzeba zrobić, żeby te dwie księgi nie były zupełnie rozdzielone, tylko żeby mimo wszystko tworzyły pewną całość, to mamy dwa pomosty już teraz. Mamy pomost Boży, to jest to, co akurat Bóg mówi, ja będę z tobą tam przez cały czas. I po drugie mamy właśnie to, ilość osób, która zeszła. I to będzie takie, powiedział, możliwość dokonania przeskoku pomiędzy tymi 400 latami różnicy, o których de facto nic nie będziemy wiedzieć, ale o tym jeszcze wspomnimy, nie? To w takim razie do tej historii już spotkania ojca z synem wrócimy jednak po przerwie. Proszę bardzo. Krąg biblijny. Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Chcemy teraz jeszcze do tego spotkania na chwilę nawiązać. Dochodzi do spotkania ojca i syna. Wreszcie dochodzi do tego spotkania. No właśnie, wreszcie Izrael odezwał się do Józefa. Myślę, teraz mogę już umrzeć, skoro tak zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz. Tak, a jesteśmy na wersecie tutaj 30, tak, to mamy to cudowne ludzkie spotkanie, znaczy to spotkanie na poziomie ludzkim, prawda? Emocjonalnym też bardzo mocno, pewnie emocje grały rolę przy tym spotkaniu. Myślę, że ogromne. Nikt z Państwa nie ma żadnej wątpliwości, jakie to mogło być spotkanie po latach z synem, którego uważał za umarłego, a żyje, i to jeszcze z synem swojej ukochanej żony, czyli Racheli, która zmarła przy porodzie małego Beniamina. I to w tym momencie
właśnie jest to to, co macie Państwo zapisane. Jest tak szczęśliwy, że już właściwie nic więcej mu na stare lata nie potrzeba. Czy, panie Hubercie, od razu zapytam, przypomina sobie pan jeszcze jeden cudowny przypadek tak ogromnej radości, kiedy pewien starzec, zauważywszy pewne maleństwo, powiedział: teraz, o panie, już pozwól odejść swojemu słudze w pokoju. To jest Symeon. Symeon, tak, jest właśnie, to jest Symeon. Czyli... Proszę zauważyć, że mamy tego typu właśnie spotkanie, nie? Mamy u świętego Łukasza, kiedy wziął na ramiona maleńkiego pana Jezusa, to też ze szczęścia to wypowiedział. Teraz już, o panie, pozwól odejść swojemu, bo moje szczęście doszło w tej chwili już do pełni. I ja już teraz mogę umrzeć. Jeszcze jest trzeci, a tak od razu głowa mi pracuje pod tym względem. Mamy u świętego Jana z kolei, ale w odniesieniu u świętego Jana Ewangelisty do Jana Chrzciciela, prawda? Że teraz oto przyjaciel oblubieńca doznał najwyższej radości, prawda? Kiedy zobaczył oblubieńca, czyli gdy Jan ujrzał, że widzi Jezusa Chrystusa jako Mesjasza Bożego, co stwierdził, że już teraz może odejść, nie? Już to jest właśnie to, zobaczyć Boga i umrzeć. My tak często mówimy, zobaczyć Neapol, prawda? A tu jest jednak coś o wiele większe. Tu chodzi o zobaczenie Boga, dokładnie o spotkanie tak, z Bogiem. O spotkanie, tak. Czyli ojciec i syn spotykają się, no właśnie, i potem tak naprawdę chodzi o to, żeby rodzina Jakuba mogła zostać w Egipcie. I tutaj wiem, że ważny, dość istotny jest 34 jeszcze werset, prawda? Czy ta sama końcówka? Sama końcówka. Bo proszę zauważyć, proszę Państwa, może ją Pan odczyta i wtedy będziecie mogli... Tam całe zdanie może tutaj. Może my, słudzy Twoi, trudnimy się od dziecka hodowlą trzód, tak, zarówno my, jak i nasi przodkowie, i wtedy tylko będziecie mogli się osiedlić w Goszen, bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz trzody. Chodzi o ten argument, który ma, dzięki któremu rodzina Jakuba miałaby zostać w Egipcie. Przede wszystkim tym argumentem ma być to, że są pasterzami. Dlaczego Egipcjanie tak bardzo nie lubili... To znaczy, to tak, bo Egipcjanie to mieli zupełnie inny styl życia. Nie chodzi tutaj o ten prosty lud, który też się trudnił tam hodowlą, zbieractwem, rolnictwem i tak dalej. Chodzi o te tak zwane elity, bo to o nich będzie mowa później w Księdze Wyjścia. To są ci właściwi gnębiciele. Tamten prosty lud to tam historycznie nawet nie miał pojęcia o tym, co się tam działo w końcu. Natomiast chodzi o tych, którzy będą później ich gnębić. Autor już zaznacza tutaj, proszę zauważyć, że końcówka tego wersetu 34 w tej cudownej sielance spotkania brzmi jak totalny zgrzyt. To jest zgrzyt. No po co autor wspomina o tym, że Egipcjanie czuli obrzydzenie do pasterzy? Właśnie po to, żeby wprowadzić później do stwierdzenia Księgi Wyjścia, że kiedy nastąpiła zmiana faraona, Egipcjanie sobie przypomnieli, przecież co to jest? To są niewolnicy. Oni śmierdzą po prostu. Pasterz cuchnie. Cuchnie zwierzętami, które pasie, z którymi przebywa i tak dalej. Więc dla delikatnych Egipcjan, no to rzeczywiście było to obrzydzenie. Można powiedzieć, że zdanie to jest historyczne, ale w Biblii ono pełni wyraźnie o wiele większą rolę teologiczną dla wyakcentowania odrębności pomiędzy Izraelitami a Egipcjanami. Autor nie chce zapomnieć i nie każe czytelnikom zapomnieć o jednym, proszę Państwa. Kiedy wpisze o tym ambiance, jak oni tam się będą dobrze czuli, jak im tam będzie dobrze, z jaką serdecznością ich przyjął ten faraon. Autor nie zapomina o 15 rozdziale Księgi Rodzaju. Pamiętamy że o tym, tam będzie trud ostateczny, prawda? Tak, natomiast pierwsze stwierdzenie było, że wiedz, że twoi potomkowie będą w kraju, który nie będzie ich krajem. Autor w życiu nie pozwala zapomnieć swoim rodakom czytającym tę księgę, że to ma być dla nich permanentnie obcy kraj. To nie jest ich ziemia. Ich ziemią jest ziemia Kanaanu. Ta ziemia, którą Bóg im obiecał. I dlatego wszystko, co może rozróżnić Egipcjan i Izraelitów, czy odróżnić jednych od drugich, wyodrębnić Izraelitów, tak by nie stracili świadomości, że tam, gdzie mieszkają, to jest tylko emigracja. To nie ma być ich ziemia rodzinna przecież, nie? To właśnie wprowadza pewne elementy właśnie takiego różnicowania pomiędzy Egipcjanami a Izraelitami, tak by czytelnik, przede wszystkim czytelnik izraelski, który bierze Biblię do ręki, wiedział, że to jest ziemia obca.
Do tego potem dojdzie jeszcze drugi element, właśnie ten element opresyjny, element prześladowania, do którego doszło potem za te kilkaset lat. Proszę zauważyć, że już tutaj mogę powiedzieć, dlaczego autor tak bardzo to akcentuje. Jeżeli będziemy mówić w 12 rozdziale, kto wyszedł z Egiptu, w 12 rozdziale Księgi Wyjścia, kto wyszedł z Egiptu, no to wyszedł lud, dla którego ziemią rodzinną była jaka ziemia? Ziemia Egiptu, tak. Oni się tam urodzili. Oni szli de facto do ziemi obcej. Mimo, że Bóg im przyrzekł tę ziemię, oni gdzie się urodzili? Oni się już urodzili w Egipcie. I to była ich ziemia rodzinna, prawda? Dlatego autor na poziomie biblijnym chce zaznaczyć. Moi rodacy, którzy tę Biblię czytacie, wy miejcie zawsze świadomość, że to nie nigdy nie była wasza ziemia. Nie? I właśnie to obrzydzenie, jakie u Egipcjan mają wzbudzać pasterze trzód, to już jest stwierdzenie wstępne, ale mocne. Uważajcie, oni was i tak lubić nie będą. No ale właśnie. Tymczasem mamy sielankę, mamy faraona, który nawet czyni tutaj honory synom Jakuba pozostałym. Wszyscy zaczynają się po prostu dobrze żyć w Egipcie, tak? Tak, oczywiście. Ja nie wiem, czy my chyba wspominaliśmy o tym, kim był faraon tak de facto z pochodzenia. Taką maleńką historię państwu ja przypominam, chociaż już nieraz nie pamiętam, czy coś takiego mówiliśmy nie, o tym. Nie było faraona. Nie było jeszcze o faraonie samym, bo tu bym, myślę, że państwo, Mówimy o tym faraonie na razie. Proszę państwa, no to jest cała wielka sprawa, ja nie wiem, czy tak państwa zadręczyć, ale być może jakoś tak pytanie wam przyszło do głowy, dlaczego ten faraon był tak otwarty na tych Izraelitów, czyli tak powiemy, w naszych czasach to jest ważne obecnych, otwarty na emigrację. Dlaczego on był tak otwarty właśnie na emigrację? Proszę państwa, cała wielka historia. Kiedy Jakub przychodzi do Egiptu, mamy mniej więcej półtora wieku od Abrahama, mamy połowę XVII wieku, gdzie, jak ukazuje nam historia, Egiptem północnym, czyli północną częścią Wielkiego Egiptu, bo południowy nie, północny, czyli ze stolicą w Memphis, został zawładnięty przez dynastię, która nie była rodowitą dynastią egipską. To są ci tak zwani Hyksosi. Ja już nie wiem, czy ja o nich nie wspominałem, bo ta nazwa gdzieś mi się tutaj przypia. No, jeżeli mówi pan, że nie, to może chociażby w dwóch słowach. Hyksosi to nie jest nazwa samej dynastii, tylko to jest takie określenie ludy piasku. Ludy piasku oznacza ludy pustyni. A więc to są ci, którzy przybyli ze wschodu Egiptu, pokonali miejscową dynastię i zawładnęli Egiptem północnym. Otóż kto to byli ci ludzie ze wschodu? To byli pobratymcy Izraelitów. To byli tak de facto Aramejczycy w tej szerokiej rodzinie aramejskiej i oni w Izraelitach widzieli tych, którzy mogą wzmocnić pośród tego ludu egipskiego, który nie był pochodzenia aramejskiego, mogli wzmocnić element prokrólewski. Czyli to jest typowa emigracja. Jeżeli w jakimś kraju zapanowuje nowy rząd, to ten nowy rząd, żeby się utrzymać, to przede wszystkim szuka poparcia u ludu. U jakiego ludu? No nie u tubylczego, nad którym zawładną, tylko pragnie ściągnąć do siebie lud, który będzie jemu życzliwy. I to byli właśnie Izraelici. Izraelici językowo i etnicznie należą do szerokiej grupy, czy język izraelski do szerokiej grupy języków aramejskich. I to byli więc pobratymcy, którzy mogli potem mogli bardzo dobre wsparcie rządzącej nowej dynastii. I rzecz działa się do czasów, to już o tym powiem państwu mniej więcej w Księdze Wyjścia będziemy, do czasów faraona Tutmozisa I, który pochodził z Królestwa Południowego i on już nie należał do tej dynastii. To już był rodowity, rozumiem, Egipcjanin. To już był, tak. I w tym momencie sprawy się zupełnie odwróciły. Tamta dynastia Hyksosów, takich tych ludów piasku, oni przegrali w starciu z Tutmozisem. No skoro ten był potem nowym zwycięzcą, Izraelici jako poplecznicy tamtej dynastii no stali się elementem nielubianym, prawda? Wtedy nastąpi zmiana sytuacji, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Tutaj na razie właśnie panuje taka sytuacja. Faraon, który ich przyjął, ja już państwu nie podam imienia, bo przepraszam, powiem, wyleciało mi z głowy trochę, ale gdybyście państwo tylko chcieli zobaczyć mniej więcej na połowę XVII wieku, będziecie mieli tam w tych tabelach różnych, czy to w internecie, czy w książkach, jeżeli państwo macie, to będziecie widzieć to.
że przyjął ich właśnie dlatego, że to byli poniekąd jego pobratymcy. Nie? Nie wiem, czy aż tak blisko mogę powiedzieć, ale no należeli do szerokiej rodziny ludów aramejskich, tych, którzy tam pochodzili właśnie gdzieś tam ze wschodu. Dlatego Izraelici się tak dobrze mieli. Oni, proszę zauważyć, otrzymali ziemię Goszen, bo tutaj pada ta nazwa. Ziemia Goszen, czyli Delta Nilu, to jest najbardziej urodzajna część samego Egiptu. Izraelici więc poprzez Józefa zostali ulokowani w najlepszej części kraju. A więc mieli warunki doskonałe wręcz i do rozmnażania się, do powiększania liczby, do gospodarowania, do prowadzenia trzód, ponieważ Nil w tej swojej delcie, no to są ziemie bardzo żyzne, klimat doskonały, mogą więc uprawiać ziemię, dlatego nas to nie dziwi. Proszę Państwa, na co tylko zwrócę uwagę, to na fakt, że badania historyczne, grosso modo, ale bardzo dobrze potwierdzają dane biblijne. Autor biblijny, no ja nie wiem na jakiej podstawie, ale doskonale orientował się w historii i nie pisze nam żadnego zmyślonego wydarzenia. Po prostu to, co nam podaje historia w sposób obiektywny, doskonale nakłada się na tekst biblijny i pomaga nam go wyjaśnić, odpowiadając właśnie na tego typu pytania, że jak to się stało, że faraon z taką radością przyjmuje zupełnie obcy lud. Nie? Czyli mówiąc najprościej, historia i teologia się tutaj w razie bardzo przenika między sobą. Znalazłem informację, że to chyba był Senuseret III, jeśli dobrze znalazłem taką informację w internecie, ale proszę Państwa, nie jest to informacja, do której się warto przywiązywać, bo może nie jest dobrą informacją, ale mi podpowiada Wikipedia akurat. Tak, imię Faraona tutaj nie jest ważne. Ja też nie wiem, czy autor biblijny znałby to imię Faraona. Chodzi o króla Egiptu, który w tym momencie decydował i który osiedlił tamten lud właśnie dlatego, że był to lud o wspólnych korzeniach, zwłaszcza językowych. No a po drugie, autor dodaje tutaj też ten bardzo ważny element osobisty. Faraon jest wdzięczny przedstawicielowi tego rodu, że uratował jego kraj przed głodem, prawda? Dlatego daje mu to, co jest najlepsze, prawda? I w tym momencie mamy tutaj bardzo zrozumiałe całe przesłanie biblijne. W tym rozdziale 47, potem od wersetu 13 aż do samego końca, się do 26. Mamy te rządy tak naprawdę opisane tutaj. Tak, rządy Józefa, które były jednym wielkim pasmem sukcesów. Tak. I on widać, jak działa, po pierwsze uczciwie wobec faraona, a po drugie, znowuż mamy, jak Państwo czytaliście ten tekst, powtórzony chyba po raz trzeci ten element, że Pan sprzyja Józefowi, prawda? To mieliśmy pierwsze, to było u Potifara, drugie we więzieniu, teraz trzecie, kiedy zarządza Egiptem. Pan mu błogosławi, on wzbogaca faraona, lud sprzedaje ziemię za życie, faraon staje się niesamowicie bogaty, z pewnym maleńkim wyjątkiem, o którym autor nie zapomniał, że kasta kapłańska zostaje wyjęta spod prawa powszechnego prawa zdobywania ziemi dla faraona. To wiemy, że kapłani w starożytnym Egipcie rzeczywiście byli no taką kastą, która rządziła. No prawie państwo w sobie, tak, de facto państwo w sobie, bo to byli mędrcy. To też nie byli tylko kapłani dla kultu, ale to byli mędrcy. To jeżeli Państwo przypominacie sobie naszego faraona, powieść Bolesława Prusa, no to wtedy będziecie Państwo mieli pewien ogląd tego, jak kapłani potrafili nieraz manipulować swoją mądrością, by nad tym ciemnym ludem zapanować, nie? To w starożytności było zupełnie tak. Tam, gdzie człowiek ma zawsze jakąś taką przewagę natury mądrościowej, niestety nie zawsze potrafi to wykorzystać dla dobra tych, nad którymi może zdobyć intelektualne panowanie. No, kasta kapłańska bardzo to wykorzystywała. Kapłani należeli naprawdę do najbogatszych kast społecznych. To tam jest ziemie świątynne przede wszystkim, nie? To były ziemie, które służyły, na których pracowało przecież to tysiące niewolników przecież, nie? To były również ziemie właśnie oparte o co? Że pracujecie dla bóstwa, nie? Pracujecie dla bóstwa, a więc po pierwsze nie będziecie się buntować, a po drugie będziecie ładnie pracować, nie? Ale tak myślę, że to potem troszeczkę będzie powielone w prawie mojżeszowym, bo ta część właśnie kapłańska też będzie miała troszeczkę inne prawa, inne przywileje niż reszta pokolenia Izraela. Jest to poniekąd naturalne, z tym, że to jak już troszeczkę odskakujemy w taką dużą przyszłość do Księgi Kapłańskiej, mamy tutaj stwierdzenie pewnego faktu innego, że oto ta podstawowa różnica, że kapłani w Izraelu wywodzący się spośród Lewitów, pamiętamy, oni nie mieli ziemi.
a kapłani Egiptu mieli potężne latyfundy. Oni mieli po prostu zapewnione jakby tutaj utrzymanie, ale rzeczywiście nie mieli nic własnego po to, żeby po prostu zajmować się przede wszystkim sprawami bożymi. Tak, sprawami bożymi, żeby nie zajmować się ziemią, tylko mieć stale czas dla kultu, prawda? I to jest ta zasada, podczas gdy ci mieli potworne latyfundia tutaj, nie? Nawet Józef, widać, który był tak szanowany przez faraona, przez lud, nie ośmielił się zadzierać z kapłanami. To tyle możemy powiedzieć. Patrzę na czas, zostało nam tylko kilka minut, więc ja nie wiem, czy zdążymy kolejny wątek, czyli Efraima i Manasesa jednak dzisiaj tutaj w jakiś sposób rozszerzyć, no, bo to jest dość to znaczy, ja ciekawa powiem historia tak, też. Zdecydowanie, to znaczy jest to tylko postawienie pewnego akcentu szczegółowego pomiędzy rozdziałem 47, gdzie mamy do czynienia z Jakubem de facto jako postacią główną, bo to on jako ojciec, zresztą pięknie przedstawiony w relacji do Faraona, proszę zauważyć, że autor też go przedstawia w tym spotkaniu z Faraonem jako równy z równym. To jest patriarcha rodu, a przecież to był prosty chłop. Faraon jest królem, a jednak ten Jakub, który jest już starcem, on nie ma po pierwsze strachu przed faraonem, on nie pada przed nim na kolana, on się nie uznaje za jego sługę, on rozmawia z nim jak równy z równym. To jest właśnie też to poczucie wynikające z wiary. Ty owszem, może jesteś nawet Bogiem, ale to jesteś dla swojego ludu. Ja ciebie za Boga nie uznaję. Ty jesteś dla mnie człowiekiem. Ty jesteś dla mnie tym, który jest właściwie tylko rządcą kraju, do którego przychodzę, ale nie przychodzę w petycji błagającej. Ja przychodzę jako ojciec tego, który tobie uczynił dobro, prawda? Także Jakub, tak powiedzmy, ma te biblijne, bardzo ważne argumenty za tym, by podnieść głowę wysoko. Mimo że absolutnie pochodzeniem nie ma co się równać z faraonem, kiedy państwo tam przypominacie sobie odrobinę kwestie zwyczajów starożytnego Egiptu, no to przed faraonem nikt nie stał z ludu w postawie pionowej. To wszyscy byli na kolanach, na ziemi, ewentualnie głową wręcz dosłownie przy piasku. Faraon był de facto Bogiem, tak dla Egipcjan. Był Bogiem, tak. A tu Jakub jednak rozmawia z nim tylko jako z człowiekiem. Autor również przez tę postawę ukazuje zarówno taką znakomitą wiarę tego człowieka, znaczy świadomość religijną. Ty dla mnie Bogiem nie jesteś, bo ja mam swojego Boga i to jest Bóg mojego ojca. I ja wiem, że to jest mój Bóg, który jest zupełnie inny niż ty, bo to nie jest Bóg widzialny. W końcu z faraonem rozmawia człowiek, z którym ten Bóg już się kontaktował. Jakub go nigdy nie widział. To nie był człowiek. Po drugie, to jest Bóg, który wyraźnie widać żyje, a więc nie jest związany z ciałem, bo żyje nie umierając. To jest Bóg, który już żył za czasów Abrahama, za czasów Izaaka, żyje teraz. I mówi dalej, co powiedział. Ja będę z tobą przez cały czas. Z tobą oznacza z tobą i de facto z twoimi wszystkimi potomkami. A więc jest to Bóg zupełnie różny od tego, który powiedzmy usiłował przed nim stanąć jako Bóg. Nie? Więc w tej postawie Jakuba wyraża się przede wszystkim taka pewność wiary. Człowiek, który jest mocny w wierze i ma świadomość własnej wiary, to jest człowiek, który nie musi się obawiać tego, do którego coś mówi, tylko słaby człowiek spuszcza oczy. Ten, który się nie czuje pewnie, natomiast ktoś, kto się czuje pewnie, zwłaszcza na fundamencie swojej wiary, czy wartości swojej wiary, ten potrafi patrzeć komuś prosto w oczy. Nie? Bo on ma godność fundowaną nie na samym sobie, ale właśnie na tym, w którego wierzy, a który mówi co? Już jesteśmy w Egipcie, a więc Bóg zaczął realizować swoją zapowiedź. Ja będę z tobą. A sformułowanie ja będę z tobą, to jak będziemy państwo zobaczycie w dalszych księgach, tam gdzie Bóg mówi ja będę z tobą, zawsze niemal towarzyszy temu zdanie poprzedzające. Nie bój się, bo ja będę z tobą. Prawda? Zresztą, kiedy będziemy widzieć Mojżesz, który rozmawia z Bogiem w krzewie gorejącym, to mu też to mówi, ja będę z tobą. A więc pójdziesz wykonać to, co masz zrobić, bo ja będę właśnie przy tobie. Nie? A więc nie opuszczę cię. To jest taki drugi wariant. Pierwsze właśnie, albo ja będę z tobą, albo nie zostawię ciebie, czy będę ci towarzyszył i tak dalej. To jest zawsze to sformułowanie stałej obecności Boga przy jego wybrańcu. No i teraz muszę postawić kropkę i rzeczywiście do historii Efraima i Manasesa nawiążemy dopiero za tydzień. Tak, jednak, jakoś specjalnie przygotowujemy? Proszę państwa,
porównajcie sobie tak. W 48 rozdziale od wersetu 15 i 16 macie błogosławieństwo, którego Jakub użyczy Józefowi i porównajcie to sobie z błogosławieństwami, jakie otrzymał wcześniej Abraham i Izaak. I spróbujcie sobie wycyzelować pewne wspólne elementy, tak byście wiedzieli, że te błogosławieństwa to nie jest przypadek. Oni mają arcygłęboką świadomość, że przekazują błogosławieństwo, które niegdyś Bóg dał pierwszemu z przodków. A więc błogosławieństwo, które nie tylko dla nich jest jakimś dużym beneficjum, ale jest przede wszystkim zobowiązaniem Boga teraz do wierności. To Bóg przez to, tę ciągłość błogosławieństwa siebie zobowiązuje do bycia wiernym swojemu ludowi. To jest bardzo ważny element właśnie tego błogosławieństwa, nie? Czyli tego szukamy już w tym tygodniu i spotkamy się z Państwem za tydzień, a za dzisiejsze już to spotkanie dziękuję. Jak zwykle rozgadany ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia. Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.